Największe wrażenie, co widział pies, robi tak naprawdę spójność tych tekstów, spójność materiału. Te historie, które opowiada Gladwell, to są reportaże, które on publikował w New Yorkerze, czyli w jednym z najbardziej prestiżowych amerykańskich tygodników. One za każdym razem były na inny temat, bo zajmował się i tym, dlaczego jest masa odmian keczupu, a tylko jedna odmiana musztardy, i tym, jak decydują ludzie w wielkim stresie. Więc to są zupełnie biegunowo różne tematy. A mimo wszystko Gladwellowi udało się stworzyć książkę, która otwiera zupełnie nowe pola myślenia. On zadaje bardzo, bardzo głębokie pytania, bardzo dokładne pytania, i to jest spoiwo tego materiału. Takie książki, które są zbiorem różnych tekstów, zazwyczaj czytają się słabo, zazwyczaj gdzieś ta narracja zgrzyta. Okazuje się, że wspólnym mianownikiem dla Co widział pies jest tak naprawdę wielka dociekliwość i potrzeba wyjaśniania świata, i to się bardzo podoba. W czasie, kiedy tak naprawdę nie ma książek, które wyjaśniają rzeczywistość, bo nie może ich być, ludzie raczej starają się szukać tych, którzy zadają celne pytania. I Gladwell w każdym z tych tekstów potrafi to zrobić.